Witam Was bardzo serdecznie w Wykopki w poszukiwaniu historii. Rutusik Argo Enea sobie leży, odpoczywa, czeka na kupca. Ktoś tam niby coś pisze, no ale pisze, ale nie tak konkretnie. Tak więc mamy już też nowy sprzęt, więc za chwileczkę go Wam pokażę. Tak więc mamy. Nowy sprzęt na wykopki. Zakupiłem Deusa. Sondę mamy taką samą jak ciemię, jak w Rutusie. Też żeby miała 28. Tak samutko. No oczywiście, pewnie jesteście ciekawi, czy to ma panel. Tak, oczywiście, jakby inaczej. Mamy wykrywacz z panelem, z sondą 28. Bodajże to chyba jest 9 cali. Jak się pomylę, to możecie mnie poprawić. No i mamy oczywiście taki pokrowiec, też dorzucili taki do paska przypinany, ładowarkę. Mamy taki silikonowy, tak do lasu można ubrać. No i instrukcje obsługi, no i tam jeszcze instrukcje obsługi jakieś były w języku angielskim. Kable, no i ten klips. I mamy, no. Jutro będzie taka przedwstępna, no powiem Wam, no pójdę na miejsca przechodzone i zobaczę, czy coś wyjdzie. Po tych miejscach, gdzie znajdowałem srebrne monety Rutusem, cienko biły, bo nawet biły tak na Rutusie moim Argo Enea na aluminium. Zobaczymy, jak to będzie szło. Przechodzę przez ten las z 3-4 godziny. No zobaczymy, co wyjdzie na takim przechodzonym już, powiem Wam. Z 40 do 60 razy porządnie Rutusem Argo NE. No i też chodziłem tam z Garrettem 250. To jeszcze nawet chyba więcej. Pulsarem, czwórką też chodziłem, ale to był, wiecie, wykrywacz. Tylko jakieś blachy, jakieś metalowe przedmioty wykrywał. Pochodzimy z Deusem. Pomyślę jeszcze o cewce tej HF, tej białej. No ale też nie wybrałem tej małej cewki, bo bodajże to ta mała to jest 9 cali, a ta ma 11, ale raczej tak, ta będzie miała. Jeszcze jest później. Ta ma od 4 do 28 kHz. To nawet bardzo dobrze, bo w Rutusie chodziłem w 16. No tu będę chodził właśnie na monety, to jest dobre. Tak więc nic, no jutro spotkamy się na wyprawie, no, nie chwaląc niczego, no bo zobaczymy, czy będzie widać jakąś różnicę. Wiadomo, też muszę się tego sprzętu nauczyć, bo coś tam wiem, coś tam wiadomo, każdy wie, ale zobaczymy. Tak więc, jeśli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym widzem, możesz zasubskrybować. No jeszcze o Rutusie może jest do sprzedaży za te 1000 zł, ale tak konkretnie bym chciał taki odbiór, no nie wiem, może jeszcze tak zrobimy. Wystawię go na Olixa czy na Allegro. Wyślę link, no to tam może prędzej jakoś z Wami się dogadam, bo przez te komentarze to jakoś nie bardzo. Tak więc trzymajcie się.